Hej, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj Was zapraszam na podsumowanie minionego miesiąca, czyli ulubieńców, ale w zupełnie inny sposób nagranych, także nie będzie statecznie, nie będzie nudno, wręcz przeciwnie, bardzo ciekawie i myślę, że tacy ulubieńcy Wam się spodobają i będzie coś innego na moim kanale. Jak wiecie, ja chcę się razem z Wami rozwijać, pokazywać Wam inne alternatywy filmów, żebyście po prostu na bieżąco wchodząc w każdy kolejny odcinek wychodziły i mówiły, że to jest coś innego, to jest coś ciekawego i faktycznie macie ochotę przetestować, wypróbować albo ubrać na przykład. Także będzie garderoba, będzie pielęgnacja, będzie makijaż w akcji i tak naprawdę w każdym zakątku mojego mieszkania znajdziecie takich ulubieńców, więc będę Wam pokazywała na bieżąco, co noszę, jeżeli chodzi o krem, co noszę, jeżeli chodzi o podkład, co noszę, jeżeli chodzi o bluzy, także będzie przegląd Ocean Party moich ulubieńców, także mam nadzieję, że taka forma właśnie filmu Was zaciekawi. Także subskrubujcie kanał, wpadajcie na Instagram, no i co dziewczyny, dzisiaj się nie nudzimy. Jeżeli chodzi o ulubieńców, to zaczynamy oczywiście od garderoby, którą noszę na co dzień. To są sety Ocean Party i przede wszystkim zaskoczy Was jakość wykonania tych ubrań. To, że możecie łączyć nie tylko to w styl sportowy, ale również jednocześnie z eleganckim, więc nie tylko nadają się do ćwiczeń, ale do noszenia na co dzień, nawet do biura, słuchajcie, bo możecie połączyć to z eleganckim żakietem, albo na przykład topy ze spodniami, z żakietem i macie naprawdę bardzo fajny set, albo na przykład chodzić po prostu w setach tak na co dzień, jeżeli chcecie wygodnie zrobić zakupy, to na przykład mamy tutaj set Liana, który ja bardzo lubię, słuchajcie, ten kolor jest po prostu przepiękny, zobaczcie jak on się prezentuje i tutaj mamy trzy części, czyli mamy bluzę, mamy spodenki i mamy oczywiście top, który jest, zobaczcie, przepięknie wykończony. Ja Wam za chwilkę pokażę przebitkę, jak wygląda set tylko i wyłącznie z dwóch części się składając, czyli z bluzy i z shortów. I macie różne kolory. Jest żółty, przepiękny, enigmatyczny, naprawdę, powiem Wam szczerze, naprawdę aż zachęcę do ćwiczeń to raz i zachęcę do tego, żeby nosić go na co dzień. Macie również wersję fioletową, przepiękną i powiem Wam szczerze, że chyba na nią najbardziej poluję, żółtą też, bo żółta jest po prostu przepiękna, absolutna i to by dopełniło moją kolekcję. Natomiast ja mam cudowne kolory, które możecie nosić bardzo uniwersalnie, czyli właśnie taki delikatnie turkusowo-miętowy i brązowy, który Wam za chwilkę pokażę. No i powiem Wam, że to po prostu jest sztosik, jeżeli chodzi o jakość wykonania. Te leginsy mają tutaj taką jakby wstawkę, która Wam blokuje poruszanie się tych leginsów po nogach, więc one się nie będą zatrzymywać tutaj, tylko po prostu zostają i trzymają swój fason. Także pudełkowa bluza jednocześnie zapewni Wam komfort noszenia, zasłania brzuszek, jednocześnie bardzo ładnie te gumy wszystkie w spodenkach trzymają go, więc no myślę, że on jest naprawdę komfortowy w przypadku ćwiczeń i tak jeżeli chodzi o noszenie na co dzień. Także to jest pierwszy set, który Wam chciałam pokazać. Teraz pokażę, jak wygląda set Deja, również właśnie z tego setu nowości. Tak jak Wam wcześniej wspominałam, mamy kilka kolorów. Jest jeszcze właśnie fioletowy, limonkowy, który naprawdę przepięknie będzie się prezentował, jak będziecie też opalone. No zwłaszcza latem, ponieważ możecie zawsze sobie bluzę, jak się chłodniej zrobi, do kompletu sobie założyć. Nic nie będzie po prostu wyglądało jak z dwóch różnych światów, tylko będziecie miały po prostu taki set, słuchajcie, różnych Adidasów. Ja akurat mam, z tego co pamiętam, tam to Adidasa, także to jest taki fajny model siateczkowy, który po prostu do wszystkiego pasuje, więc też do wszystkich setów jednocześnie, więc myślę, że takie uniwersalne Adidasy też jak najbardziej są fajne do tego. No i za chwilkę Wam pokażę przebitkę w bluzie. No i co dziewczyny, no tak, mam nadzieję, że te ulubieńcy przede wszystkim Wam sprawią przyjemność, ponieważ jednocześnie możecie się bardzo fajnie ubrać, jest super pielęgnacja, bardzo fajne też polecajki, także jednocześnie miło po prostu razem spędzamy. Dobra, to jeszcze nie koniec, zostawiłam sobie taką wisienkę, żeby Wam pokazać. Ja wiem, że wiele dziewczyn, jak jest też bardzo młodych, to marzy im się dostać taka spódnica tenisowa. Ciężko takie w ogóle zdobyć, ale słuchajcie, na Ocean są w różnych kolorach, ja mam wersji białej i czarnej. Czarną sobie już kupiłam, słuchajcie, ze 2 lata temu i regularnie w niej ćwiczę, ale to jest mega opcja na rower i to mi też pisałyście, jak Wam ją pokazałam, że macie spodenki, czyli jest wygodna, macie po prostu tą przewiewność, automatycznie po prostu nie boicie się zrobić kroka i tak dalej, a macie jednocześnie tą lekkość i zwinność spódnicy, także no takie nowości, słuchajcie, się pojawiły na Ocean. Słuchajcie, uważam, żeby Xaverowi nie podstawić nogi, bo on już jest spakowany i set, który przepiękny, uwielbiam go, jest tak cudownie wykonany, zobaczcie jego fakturkę, super. I oczywiście mamy wkładki, możemy je wyjąć, zostawić, żeby nam modelowały biust, więc zobaczcie, jak to się cudownie prezentuje. Dziewczyny, możecie po prostu zasuwać na tenisa, mięsień zarysowany, wyrzeźbiony.
Także powiem Wam, że tak, warto ćwiczyć, warto się też ładnie ubrać, żeby się od razu lepiej czuć, więc myślę, że Ocean na pewno Wam się sprawdzi. Dodatkowo macie ubranie na lata, bo to nie jest duży wydatek. To jest duży wydatek na samym początku, ale później jak sobie przeliczycie ile miesięcy, ile lat korzystacie z tych setów, to absolutnie to nie wychodzi duża kwota. Więc jeszcze z kodem rabatowym macie o wiele taniej, także zaglądajcie do opisu i koniecznie zajrzyjcie po nowości Ocean. Trening właśnie skończony, więc pora na pielęgnację poranną. Jeżeli chodzi o ulubieńców, to Wam krok po kroku pokażę poszczególne kosmetyki. Ja ogólnie problemu ze skórą nie mam. Widzicie, ona jest naprawdę w bardzo fajnej kondycji, bo i jest promienna, jest wygładzona, więc wszystko to jest tak naprawdę wypadkową kosmetyką, które używam. Jeżeli cokolwiek się pojawia na skórze, to mam taki ratunek, który myślę, że Wam też pomoże. Krem z roślinnym bakuchiolem marki Koi. On generalnie bardzo ładnie leczy niedoskonałości. Jeżeli na przykład jesteście w ciąży, macie problemy ze skórą i tak naprawdę macie bardzo ograniczone też pole kosmetyków, to jak najbardziej ten produkt może być stosowany podczas karmienia, laktacji, podczas ciąży i dla osób, które po prostu nie chcą używać retinolu. A retinol, jak wiecie, bardzo ładnie złuszcza, wygładza, natomiast bakuchiol nie wchodzi w reakcję ze słońcem, więc nie powoduje przebarwień, nie przesusza tak jak retinol, więc tutaj możecie naprawdę stosować sobie go chociażby punktowo albo na strefy, gdzie macie zmienione, gdzie potrzebujecie przede wszystkim wygładzenia. Tak właśnie działa, słuchajcie, ten kosmetyk, także super. Kilka razy w tygodniu też robię sobie masaż, serum dwufazowe marki Koi. To jest chyba najlepszy kosmetyk, który ja do tej pory Wam polecałam i do tej pory też stosowałam do właśnie bańki. Także ja mam taką, często pytacie o rozmiar, to jest M-ka, natomiast S-eczkę możecie kupić sobie pod oczy, nałożyć kropelkę tego serum i też jak najbardziej napinać tą skórę. Olejek przede wszystkim bardzo ładnie wyrównuje kolory, nawilża, jednocześnie otłuszcza, zabezpiecza skórę przed przesuszeniem. Także naprawdę Koi, słuchajcie, stale w mojej kosmetyczce i myślę, że Wam również się sprawdzi, jeżeli do tej pory nie używałyście, nie macie ochoty. Natomiast teraz przejdziemy sobie do takiej porannej pielęgnacji. Ja złuszczę delikatnie skórę, tak naprawdę przetrę, odświeżę ją płatkami złuszczającymi. Jak wiecie, ja bardzo lubię taką formę pielęgnacji w swojej jakby porannej i wieczornej rutynie. Natomiast zwykle używam jej w porannej, ponieważ oczyszczam sobie skórę twarzy. Teraz już jest ona umyta po treningu. Natomiast zwykle, kiedy sięgam po płatki, to nie korzystam z produktów, które wymagają wody, zmycia, ponieważ już same płatki mi bardzo delikatnie złuszczają skórę. Tutaj mamy 6% sok z brzozy, alantoiny i aż 6 rodzajów kwasu hialuronowego. To są, słuchajcie, płatki marki Mary May. Wiecie, że powiększył się asortyment marki o kilka naprawdę fantastycznych kosmetyków. Wiem, że uwielbiacie ich maski w pachcie. Nadal na La Rose macie mój kod rabatowy minus 10%, także możecie śmiało korzystać i sobie też troszeczkę potestować tych nowości. Ja jestem absolutnie zakochana w pacach. Wiecie, że pacy lubię. Dlatego też jak pojawiła się możliwość przetestowania jakby szerszego sortymentu marki Mary May, zanim ona się pojawiła na stronie, ja, słuchajcie, jestem jak najbardziej chętna do takich testów, z uwagi na to, że po prostu lubię produkty, lubię je oceniać, ale też już mam doświadczenie w tym i wiem, co mniej więcej Wam się sprawdzi, co lubicie i co też sama lubię, bo to jest tak naprawdę polecajka. I te płatki mają zadanie nam delikatnie wygładzić, skóra odświeżyć i one są, zobaczcie, bardzo duże, porównywalne do Pink & Cure, także jak tamte miałyście, a bardzo często pytacie, co dalej, to myślę, że Mary May, one bardzo ładnie też pachną, odświeżają skórę, przygotowują bardzo ładnie pod makijaż i żeby właśnie skórę wygładzić, odświeżyć, przeciągamy po szyi, po dekolcie, pamiętajcie, że sok brzozowy delikatnie złuszcza, odświeża, więc na dekolcie też to będzie się sprawdzać. No i tak naprawdę mamy skórę oczyszczoną. Zobaczcie, te płatki są naprawdę duże. I w środku macie 70 paców. One kosztują około 99 zł albo 89 takie opakowanie, więc myślę, że się bardzo opłaca. Zwłaszcza, że macie 70 sztuk, więc na 2-3 miesiące takie płatki Wam starczą. Jeżeli chodzi o ulubione serum do twarzy, które używam na co dzień, to zdecydowanie Elever. To jest moje ukochane serum. Ono przepięknie nawilża. Ma bardzo fajną, leciutką, żelową konsystencję. Teraz na wiosnę, kiedy poszukujecie troszeczkę lżejszych konsystencji, bankowo Wam się sprawdzi. Na Elever też macie zniżkę, jeżeli chodzi o kolagen, podkłady, więc jeżeli do tej pory jeszcze nie testowałaś nic z Elevera, to powiem Wam szczerze, czas stracony. Oni mają naprawdę fantastyczne jakości kosmetyki. Ja się o tym przekonałam, testując pielęgnację włosów, twarzy. No i zaczęłam też przede wszystkim swoją przygodę od kolagenu.
i piję go regularnie, codziennie 7 gram, mieszam z delikatnie ciepłą wodą i piję, bo kolagen nawilża od środka, napina, uelastycznia skórę, jest fantastyczny. I bardzo lubię krem pod oczy z Aloe Vera. W sensie fantastycznej jakości krem. Naprawdę, jeżeli szukasz takiego gęstego kremu zabezpieczającego, przepięknie rozświetlającego skórę pod oczami, jak najbardziej. Ja najpierw sobie używam swoją kuleczkę z boksa. Z BioUp. Bo ona przepięknie rozświetla, ma kofeinę w składzie, także bardzo ładnie też drenuje tutaj skórę. I Aloe Vera krem pod oczy. Zobaczcie, jaka gęsta konsystencja. Ja go już mam od 2 miesięcy. I słuchajcie, końca nie widać. To jest tak wydajny krem, tak przepięknie rozświetlający, tak ładnie wygładzający skórę. No muszę wam powiedzieć, że jestem ogromnie zadowolona z tego kosmetyku. Także go sobie tak grubszą warstwą wklepuję pod oczami. Przepięknie trzyma korektor, także myślę, że wam się super sprawdzi. Nie ma ulubieńców bez płatków pod oczy, to doskonale wiecie, że ja jestem pani płatek. Bardzo często tak mnie nazywacie. Ale to słuchajcie miłe, ponieważ dbam o siebie, pielęgnuję skórę pod oczami i to jest tak naprawdę maska w płachcie, w postaci płatka. I ta strefa również jest wtedy regenerowana, przede wszystkim zdejmujemy opuchlizny, obrzęki, a myślę, że jest coraz cieplej. W związku z tym ta skóra będzie reagować w ten sposób i myślę, że wielokrotnie się złapiemy na tym, że po prostu płatki dadzą nam ukojenie i powiemy: o tak, tego mi było trzeba. Także mam 2 opakowania, które testowałam do tej pory w tym miesiącu i to jest moja absolutna wielka miłość, jeżeli chodzi o płatki Advance, to jest Snail Hydrogel Eye Patch. I to są płatki hydrogelowe, które chyba są największe, jakie do tej pory używałam. Wyglądają, no tak jak wam wcześniej wspominałam, jak wkładka do butów. One są dodatkowo wyposażone w taki mniejszy płatek, który sobie przykładamy tutaj, więc automatycznie regenerujemy sobie tą naszą zmarszczkę, marionetkę, która tutaj właśnie przebiega i coraz częściej jest mowa o tych zmarszczkach. Ja wolę określenie linii ekspresji, ale to jest, słuchajcie, moment, kiedy ten płatek, przylegając do skóry, tworzy okluzję i jest to dosyć duża strefa, zobaczcie, całego policzka, więc ma ten płatek co regenerować, ma co ujędniać. Także myślę, że to są płatki, które wam się bardzo spodobają. I pokażę wam do porównania te, które zawierają kofeinę w składzie. To jest nowa marka, która się pojawiła na Cosibella, Good Molecules. I to jest marka, która wypuściła całą oczywiście pielęgnację. Mnie najbardziej zainteresowały płatki pod oczy, bo wiecie, że ja bardzo lubię testować takie kosmetyki. I to jest produkt, który generalnie schodzi mi bardzo szybko w pielęgnacji, więc mogę wam szybciej ocenić te płatki. Używałam już naprawdę sporo, więc często mnie pytacie, które są fajne. No to właśnie powiem wam, że te 2 rodzaje mnie ostatnio naprawdę urzekły. I to jest, słuchajcie, płatek, który jest też moim zdaniem, żebym nie wzięła dwóch, słuchajcie. Ale nie, on jest taki grubszy. I tutaj mamy kofeinę. Z tego co pamiętam, chyba argininę też, która bardzo ładnie rozświetla skórę. Ja wam już robiłam takie spa właśnie z tymi płatkami i tam pisałyście mi, że macie ochotę je przetestować. Ja specjalnie nakładam bardzo często krem i booster, bo płatki, tworząc taką okluzję, zamykają tą całą pielęgnację i jeszcze regenerują. Zobaczcie, pokazuję wam teraz po prostu dla przykładu, jak te na przykład Cosrxa są duże i faktycznie obejmują pół twarzy, a tutaj macie taką klasyczną wersję płatku, która tylko działa pod oczami i jak drenuje, bardzo ładnie ujędnia skórę właśnie przy pomocy tej kofeiny. Także to jest, myślę, że taka pielęgnacja must have, więc pokażę wam za chwilkę krem i filtr, jak potrzymam 20 minut płatki i szybko wpuję pod prysznic. Skończąc pielęgnację poranną, zrobiłam sobie szybki prysznic po treningu i muszę wam powiedzieć, że rano się najlepiej sprawdza krem z Vichy, który sobie ostatnio testowałam. To jest Collagen Specialist i to jest krem, który przede wszystkim jest bogaty w witaminę C, więc przepięknie ją rozświetla, ale mnie najbardziej podoba się, w ogóle zapach to już, słuchajcie, niesłony, jest tak fajny, kremowy, kojarzy mi się z latem, kojarzy mi się z wakacjami, ogólnie z czymś, co nakładam takiego lekkiego i faktycznie ten krem taki jest, ale z tą konsystencją. Więcej możecie posłuchać o całej w ogóle linii, o tym, jak marka Vichy podchodzi do swojej pielęgnacji w filmie, który poświęciłam ostatnio, więc myślę, że tutaj jest dużo informacji na ten temat, ale ta konsystencja mi się podoba. Ona się po prostu w momencie, kiedy wtapia w skórę, wchłania się i koniec. Także
Mamy przede wszystkim regenerację, mamy rozświetlenie, mamy lekką konsystencję i mamy przede wszystkim działanie przeciwzmarszczkowe. Ja sobie tak lubię go wtłaczać. Powiem Wam, że tak mi się najlepiej ostatnio stałam od ksawcia czosnek i tutaj mam cały warzywniak pod drzwiami, także on zawsze, kiedy jednak nagrywam, to nagle mu się przypomina, że jeszcze się nie pobawił, że czegoś nie zrobiliśmy. Wiecie, jak to jest z dziećmi. Słuchajcie, filtr przeciwsłoneczny, mam dwa. Skończyłam Capital Soleil z Vichy, naprawdę bardzo dobry, ponadczasowy filtr, bardzo go lubię. I odkryłam dzięki Waszym namowom, bo ja go wcześniej nie testowałam, w ogóle był bardzo trudno dostępny w Korei, teraz udało się, słuchajcie, go upolować w końcu. Atom Mild Sun Care od marki Pink & Cule. To jest bardzo lekki filtr, który jednocześnie jest mineralny, czyli powinien bielić i tak dalej, i tak dalej, ale tego nie robi. Zwykle koreańskie filtry mają tą taką specyficzną konsystencję, która się szybko wchłania, ale nie bieli i przez to można reaplikować, na przykład jak jesteście na wakacjach. On ma 75 ml, więc jest bardzo duży. I zwykle tego filtru mi brakuje, że ja go więcej nakładam, bo jestem na plaży, jestem na basenie i więcej go zużyłam niż taką tradycyjną 50, więc to jest naprawdę fajny filtr dla całej rodziny, żeby się też wasz mąż, partner wysmarował. To nawet dziecko, słuchajcie, można, ponieważ to jest do skóry wrażliwej przeznaczony filtr. Ceramidami, więc ma działanie przeciwzmarszczkowe. Mamy ekstrakt z liści zielonej herbaty, więc działanie silnie antyoksydacyjne. Zielona herbata jest bogata w witamina C. Mamy przede wszystkim ekstrakt z piołunu, który właśnie łagodzi zaczerwienienia. Ja już go sobie nałożyłam. On jest bardzo leciutki. Praktycznie nie pachnie, ma taką kremową konsystencję. Delikatnie może jest taka wyczuwalna nuta filtru. Ja nakładam takie dwie grubsze warstwy. I zobaczcie, pierwsza bardzo szybko się wchłania, absolutnie nie bieli. Też na brwiach nie zostaje, co mnie niezwykle cieszy. Więc myślę, że znalazłam dla Was kolejny fajny filtr i przede wszystkim jest duży. No i ma cudowny skład, także myślę, że warto się na niego skusić. I też bardzo ładnie trzyma makijaż. On się szybko wchłania, 2-3 minutki i możecie... Teraz Wam pokażę, jaki zapach skradł moje serce w tym miesiącu. I to są feromony, dziewczyny. To jest zapach, który przede wszystkim zwraca na Was uwagę. Jesteście lepiej odbierane, lepiej zapamiętywane przez otoczenie. I kojarzycie się na przykład z konkretną też sytuacją. Feromony działają przede wszystkim przyciągająco. Ja już nie mówię o żadnym podrywie, absolutnie, ale muszę Wam powiedzieć, że coś w tym jest, ponieważ naprawdę bardzo dobrze czuję się w tych perfumach i one są delikatnie dla mnie wyczuwalne. One mnie totalnie nie męczą. Tutaj mamy ciepły cynamon, geranium, cytrusy, mamy główną nutę jaśminu i to mnie najbardziej urzekło. Jeżeli kochacie jaśmin, to te perfumy muszą być Wasze. Dodatkowo, tak jak mówię, po prostu się bardzo dobrze kojarzycie. Te perfumy mają również opcje dla mężczyzn i tutaj mamy już takie cieplejsze zapachy, mocniejsze zdecydowanie i bardzo często mi pisałyście, że zamawiacie dla swojego taty, dla swojego partnera, więc możecie jednocześnie zamówić sobie wersję damską i męską. Macie też minus 10% z moim hasłem, jeżeli chodzi o wszystkie zapachy Desire Eternal, także skorzystajcie. Przejdziemy do ulubieńców, jeżeli chodzi o pielęgnację wieczorną i tutaj będzie zdecydowanie produkt do demakijażu. W zasadzie mam dwa. Jeden znajdziecie w Voxie, a drugi możecie sobie po prostu sprezentować, żeby go przetestować, jeżeli jeszcze nie słyszałyście o tym masełku, ponieważ masa do demakijażu jest masa. I tak naprawdę nie wiadomo często, co wybrać, czym się kierować. Ja, słuchajcie, bardzo lubię masełko do demakijażu Pink & Cure. Dlaczego? Ponieważ ono po zetknięciu się z wodą fantastycznie zmywa makijaż. I to jest, słuchajcie, produkt, który przede wszystkim ma taką bardzo delikatną konsystencję. Zresztą widać, że się polubiliśmy, ponieważ praktycznie u mnie jest denko, tak? Jeżeli chodzi o masełko, które będziecie miały w boksie, to to jest seria Medic, oczywiście Cleansing Balm od marki Pierenne. I to też jest, słuchajcie, przetestowane przeze mnie już w połowie, mam jeszcze jedno w zapasie. Natomiast to masełko, tak jak mówię, można złapać w Voxie, w I Love Voxie, który jest dedykowany właśnie premierowo mojemu pudełeczku, więc myślę, że po prostu będziecie go jak najbardziej testować. I seria Medic ogólnie jest bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o markę Pierenne. Natomiast teraz Wam pokażę, jak działa to z Pink & Cure i ono jest nawilżające, delikatnie złuszczające. W sensie dla mnie konsystencja jest bardzo przyjemna, ponieważ po zetknięciu wodą oczywiście tworzy się emulsja. Pamiętajcie o tym, żeby zawsze zdjąć kępki, połówki, rzęsy przed demakijażem, ponieważ szkoda. Zawsze można aplikować jeszcze raz. I ja nakładam sobie szpatułką. I zaraz zobaczycie, jak to masełko wszystko bardzo ładnie rozpuszcza, oprócz brwi, bo one już są, słuchajcie, na stałe.
Bardzo się z tego powodu cieszę. I proszę bardzo, kreseczka jest rozpuszczona, bardzo w ogóle szybko rozpuszcza też tusz. Tak delikatnie na początku przykładam, a później masuję te rzęsy. Nie, absolutnie nie wyrywam, nie roluję, nie skręcam, tylko jakby rozpuszczam tusz w masełku i delikatnie zmywam wodą bez ręczniczka, wystarczy tylko woda, spłukujemy i macie taką mięciutką, delikatnie właśnie odświeżoną, wygładzoną skórę twarzy. Ona jest fajnie przygotowana pod kolejny etap pielęgnacji. Pięknie oczyszczona, zobaczcie, że ona przede wszystkim ma taki zdrowy blask, nie jest zaczerwieniona, podrażniona, po prostu bardzo ładnie, delikatnie oczyszczona. Sposób niezwykle skuteczny. I teraz Wam pokażę mgiełkę, którą testowałam już od kilku tygodni. Nie mogłam Wam o niej powiedzieć, ponieważ byście chciały wbijać na Ross i ją zamawiać, natomiast jej jeszcze nie było. Ona przede wszystkim była zamówiona, czekała na przylot z Korei do Polski, ponieważ my mocno rozbudowaliśmy asortyment marki Mary May. Ja na początku dostałam szereg produktów do testu, zapoznałam się z nimi, rozmawiałam właśnie z właścicielką La Rose o tych produktach, które są fajne, które nie, ponieważ ona bardzo też mi ufa, jeżeli chodzi o moje rekomendacje. I tutaj padł pomysł, żeby rozbudować o serię przede wszystkim kolagenową, ponieważ jakościowo kolagen w produktach Mary May jest zaskakujący. Ja też podzieliłam się swoją opinią i jednocześnie pani Ania z kanału Sekrety Cerf podzieliła się również swoją na temat tych peptydów. No jest absolutnie zakup. I ja się zakochałam w kolagenowej, różanej mgiełce do skóry twarzy. Tutaj mamy różę damasceńską, mamy kolagen, który wiąże wodę w naskórku i mamy kwas hialuronowy. Ona przepięknie pachnie tak delikatnie kwiatowo i jednocześnie różą. I ja bardzo ładnie tutaj też tonizuje, ona przepięknie pachnie, to jest taka właśnie dwufazowa, ma olejek właśnie z róży damasceńskiej, peptydy. To samo się dzieje w przypadku esencji Collagen Booster i to też jest kosmetyk, który ja tylko i wyłącznie używam wieczorem, ponieważ jest niezwykle odżywczy, ma bardzo dużo, słuchajcie, kolagenu. Ja mam wersję kolagenową, jest też wersja peptydowa i to jest taki booster, który przede wszystkim odżywia skórę. Bardzo ładnie ją regeneruje, ale Ross też macie kod rabatowy, jak Wam wcześniej wspominałam, minus 10%, więc na te produkty również się wlicza. Trzy takie pompki, dosyć moim zdaniem spora ilość produktu, ponieważ na taką dobrze stabilizowaną najlepiej się wchłania ten booster. I to jest taka odżywcza bardzo formuła, odżywcza. Uwierzcie mi, że mimo, że jest napisane booster, lotion, to sama w sobie formuła jest taka już kremowa, czujecie to dociążenie na skórze. I uważam, że to jest super, bo skóry po retinalu, po retinolu, po kwasach, bardzo suche, przemęczone, poszarzałe, będą zachwycone po prostu. Także wsmarowujcie sobie również przed spaniem w dłonie i poczujecie taką ulgę, poczujecie takie mega nawilżenie, mega napięcie. Także to jest niezwykle fajny kosmetyk. Więc jeżeli chodzi o markę Mary May, już Wam pokazywałam w pielęgnacji porannej płatki złuszczające, a teraz mogę w końcu podzielić się też opinią odnośnie mgiełki i boostera. No i to jest, słuchajcie, jeżeli chodzi o koreańskie produkty, moje trio. Więc myślę, że Wam się po prostu niezwykle spodobają te kosmetyki i ja uważam, że ja się po prostu bardzo dobrze czuję, jeżeli chodzi o tą pielęgnację. Podobnie jak w poradnej pielęgnacji mam booster i krem, ja nie zmieniam tej pielęgnacji, nie mam osobnego kremu na dzień i na noc, także używam tych dwóch produktów cały czas, bardzo często jakieś płatki nocne biorę i z powrotem na tym się kończy moja pielęgnacja, zamykam to delikatnym kremem albo olejkiem. No więc jeszcze znacie to wszystko już z autopsji, także nie muszę Wam mówić. Kremem, które aktualnie notorycznie korzystam, jeżeli chodzi o odbudowę też bariery hydrolipidowej, zabezpieczenie tej skóry na nas, to jest Skin Simply Nutrition Immuno Booster. To jest krem, który bardzo lubię. No i tak naprawdę na tym się kończy moja pielęgnacja wieczorna, także wszystko Wam opowiedziałam. A teraz przejdziemy do kolejnego. Jeszcze na zakończenie ulubieńców chciałam Wam również coś pokazać z garderoby, co bardzo często noszę. To jest oczywiście moja torebka Pinko. Słuchajcie, ona jest bardzo uniwersalna wbrew pozorom. Pasuje zarówno, zobaczcie, do stylu sportowego, jak i do takiego eleganckiego. Można ją przewiesić tak naprawdę na dwa łańcuszki i wtedy ją nosicie po boku. Także zobaczcie, tak się prezentuje również z setem Ocean. Ja założyłam dłuższe leginsy. No i kolejnym, ostatnim moim garderobianym ulubieńcem są te Adidasy. Przechodziłam i przejeździłam w nich mnóstwo godzin. Bardzo fajnie mi się sprawdzały na kursie prawa jazdy.
Po prostu są wygodne. Wykupiłyście je szturmem Zalando, czasami wracają, także warto polować, warto się zapisywać w powiadomieniach i po prostu mieć te buty, bo one są naprawdę wygodne, także no ci ulubieńcy są fantastyczni. W zasadzie torba to jest moja inwestycja i marzyła mi się, od kiedy ją zobaczyłam na lotnisku w jednej ze stylówek pani, która naprawdę wyglądała bardzo stylowo, także no powiem wam, że super. Ja lubię spełniać swoje marzenia, myślę, że również, więc jak już coś widzicie, na coś polujecie, to po prostu później to musicie mieć prędzej czy później i po prostu do tego dążycie. Także to jest takie kolejne marzenie, które spełniłam. No i co dziewczyny, mam nadzieję, że taka forma ulubieńców wam się podobała, było ciekawie. Nie zapominajcie o subskrypcji, ponieważ jest tu dużo nowych osób, ja się z wami oczywiście witam zawsze, kiedy tylko mogę. Mam nadzieję, że ten kanał dużo wnosi do waszych stylizacji, do waszego sposobu bycia, jedzenia, pielęgnacji i mam nadzieję, że ta subskrypcja po prostu jest takim serduszkiem, taką wisienką na torcie, którą tutaj zostawiacie od siebie. Także ja się z wami żegnam, wszystkim was cieplutko, trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!